Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z historią rodziny Perron. Z racji tego, że ten materiał jest bardzo długi, rezygnuję ze wstępu i od razu przechodzimy do rzeczy. Roger i Caroline Perron kupili swoją pierwszą nieruchomość w 1964 roku. Był to skromny dom w stylu Cape Cod z przynależnym podwórkiem. Państwo Perron dzielili go wraz z 5 córkami. 13-letnią Andreą, 9-letnią Nancy, 8-letnią Christine, 8-letnią Cynthią oraz 5-letnią April. Decyzja o jego zakupie została podjęta po uprzednim rozważeniu, czy okolica pod względem bezpieczeństwa nadaje się do wychowywania dzieci, a także czy szkoły w okolicy mogą poszczycić się wysokim poziomem. I faktycznie przez jakiś czas dom w Cumberland, Rhode Island, utrzymywał ten standard sielankowego życia. Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy. Zaczęło się od śmierci ukochanego psiaka Andrei, którego Caroline nazwała dość niespotykanym i egzotycznym imieniem Bathsheba. Pewnego dnia dziewczynki bawiły się z psem przy drodze, kiedy to zwierzę wyrwało się i pobiegło za przejeżdżającym autobusem. Zatrzymało się bezpiecznie po drugiej stronie drogi i Andrea krzyknęła, aby wracał. Nie zauważyła drugiego pojazdu, który zbliżał się z zawrotną prędkością. Posłuszna Bathsheba wybiegła na jezdnię i wtedy doszło do tragedii. Dziewczynka przez bardzo długi czas obwiniała się o śmierć pupila i nie mogła pogodzić się z jego stratą. Gorycz utraty nieco osłodził fakt, że rodzina Perron adoptowała kilka kotów. Wkrótce po tym zdarzeniu niegdyś spokojną okolicę zalała fala przestępstw. Ponoć odpowiedzialni za nie byli chłopcy z sąsiedztwa. Notorycznie zdarzały się akty wandalizmu, drobne kradzieże, ale też poważniejsze napady na rówieśników z udziałem broni. Co więcej, doszło do kilku napaści. Ofiarami były młode dziewczęta, które zakneblowano i przywiązano do zjeżdżalni na placu zabaw. W eskalacji sytuacji przeszkodzili nadchodzący dorośli. Roger i Caroline w obawie przed krzywdą, jaka mogłaby spotkać ich córki, zaczęli poważnie myśleć nad przeprowadzką, choć finanse na tamten moment im na to nie pozwalały. Czara goryczy przelała się, kiedy rodzina, wróciwszy z wakacji, odkryła, że ktoś włamał się do ich domu i całkowicie wywrócił go do góry nogami. Jedzenie z szafek rozsypano po podłodze, przewrócono meble, roztrzaskano lustra. Najgorsze jednak odkryli na zewnątrz. Jeden z kotów został brutalnie zamordowany. Nie przytoczę w jaki sposób, ale uwierzcie mi, nie była to lekka śmierć. Drugi z kotów, Scrunch, ocalał, ale był dotkliwie poturbowany i wymagał natychmiastowej opieki weterynaryjnej. Jeden z młodocianych kryminalistów, ruszony, mam nadzieję, wyrzutami sumienia i prawdziwą skruchą, przyznał się do aktu wandalizmu. Wsypał także głównego prowodyra odpowiedzialnego za śmierć zwierzęcia i maltretowanie drugiego. Ten, skonfrontowany, oczywiście wyparł się wszystkiego. Choć jego ramiona pokrywały świeże ślady zadrapań. Andrea była wręcz zdruzgotana tym aktem okrucieństwa. Przez następny tydzień śledziła winowajcę, czekając na odpowiedni moment, kiedy zostanie sam. Mimo tego, że był od niej znacznie większy i starszy, napędzana dziką furią, powaliła go na ziemię i pobiła. Celowo uderzając w najbardziej wrażliwe miejsca, aby poczuł się tak jak jej ukochane koty. Andrea, teraz 60-letnia kobieta, przyznaje, że gdyby nie interwencja sąsiada, który ją ściągnął z chłopca, prawdopodobnie by go zabiła. Sprawa trafiła do sądu, ale nie jest jasne, jak się skończyła. Od tamtego momentu stosunki sąsiedzkie uległy pogorszeniu.
Rodzice musieli odprowadzać córki do szkoły i ze szkoły w obawie, że może coś im się stać. Kolejnym niefortunnym zdarzeniem była śmierć jednego z sąsiadów, który zaraz po opuszczeniu garażu dostał zawału i wjechał w skalniak Karolin Peron. Kiedy ta upiekła ciasto i zaniosła je wdowie, chcąc przekazać swoje kondolencje, została odprawiona z głośnym złorzeczeniem. Kobieta twierdziła, iż śmierć jej męża to wina Karolin i że jest czarownicą. Tego już było za wiele. Państwo Peron zaczęli planować przeprowadzkę. Miało to jednak nastąpić w dość odległej przeszłości, gdyż fundusze, jak już wcześniej wspomniałam, nie pozwalały im na wcielenie planu w życie od razu. Jakiś czas później Karolin Peron przeglądała gazetę i z ciekawości otworzyła ją na stronie z nieruchomościami. I tak natknęła się na ogłoszenie 9-pokojowego domu na wsi wraz z przynależną do niego stodołą w Harrisville. 200 akrów ziemi, całość za 75 tysięcy dolarów. Wiedziona dziwnym impulsem, jeszcze tego dnia zadzwoniła do pośredniczki i umówiła się na wizytę. Było to całkowite szaleństwo, gdyż zdawała sobie sprawę, że ich na to nie stać. Lata później rodzina odkryła, że ogłoszenie było opłacone na 6 miesięcy, a Karolin zadzwoniła ostatniego dnia. Oferta kupna Peronów była jedyną, jaką nadesłano. Nie mówiąc nic mężowi, który podówczas był w delegacji, pojechała obejrzeć dom. Dotarłszy na miejsce, Karolin ujrzała stodołę, trzy olbrzymie drzewa, kamienny mur otaczający posiadłość i dom. Na jego ganku stał właściciel, pan Kenyon, czekając cierpliwie na gości. Starszy jegomość oprowadził Karolin po posiadłości, dzieląc się wiedzą na jej temat. Na przykład, stodoła została zbudowana przez cieśle okrętowego. Swojej budowie zawdzięcza wytrzymałość i możność oparcia się nawet największym huraganom. Dom został ukończony w 1736 roku, a duch historii wyzierał z każdego jego kąta. Karolin była oczarowana posiadłością, a kiedy na odchodnym pan Kenyon wyrzekł: "To wspaniałe miejsce na wychowywanie dzieci", wiedziała, że klamka zapadła. Z miejsca wpłaciła zadatek na dom w wysokości 5000 dolarów, co stanowiło prawie całe oszczędności rodziny Peron. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, kiedy powiem, że Roger nie był zadowolony z pochopnej decyzji żony, a już na pewno nie z tego, że podjęła ją bez uprzedniej konsultacji. Karolin w żaden sposób nie odczuwała skruchy, wiedziała bowiem, że jej działanie było altruistyczne. Miała na względzie tylko dobro i bezpieczeństwo dziewczynek. Jeśli chodzi o Rogera, to gorączkowo zastanawiał się, jak przemówić żonie do rozsądku i odzyskać te 5000 dolarów. Koniec końców zgodził się na wizytę w domu, aby obejrzeć go fachowym okiem. Obejrzawszy posiadłość i działkę, przepadł z kretesem. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Pomimo tego, że dom wymagał renowacji, a co za tym idzie, sporych funduszy. Rodzina była zachwycona przyrodą, jaka ich otaczała, niespożytą przestrzenią, która obiecywała tak wiele, a w szczególności rzeką, która okalała działkę i oferowała pokrzepienie, zarówno dla zmysłów, jak i umęczonego upałem ciała. Pan Kenyon zgodził się pójść rodzinie na rękę w kwestii kupna i poczekać ze sfinalizowaniem umowy tak długo, jak będzie trzeba. Bardzo ich polubił i chciał, aby posiadłość należała właśnie do nich. Zarówno Roger, jak i Karolin podczas tej wizyty doznali dziwnego wrażenia déjà vu, jakby dom i okolica była im doskonale znana. Porównywali to uczucie do odwiedzin po latach, kiedy to odkrywa się na nowo doskonale znane miejsce. Droga do kupna była długa, kręta i wyboista.
Uskładanie tak wielkiej sumy zajęło całe miesiące. Zaangażowana była w to cała rodzina, łącznie z dziewczynkami. Wykonywały one drobne prace dla sąsiadów i sprzedawały rękodzieło, aby choć w niewielkim stopniu dołożyć się do przedsięwzięcia. Roger ciężko pracował bez dnia wolnego. Był obwoźnym sprzedawcą, miał swój własny mały biznes, oferował biżuterię. Karolin w wolnych chwilach podejmowała się pracy na zlecenie. Wydatki ograniczyli do rzeczy absolutnie niezbędnych. Roger wyremontował i sprzedał swoją łódź, a także polisę ubezpieczeniową. Wystawili na sprzedaż dom, w którym dotychczas mieszkali i zakończyli transakcję z profitem. Udało się. W grudniu 1970 roku kupili swój wymarzony dom i farmę w Harrisville, Rhode Island. W styczniu 1971 roku rozpoczęli żmudny proces przeprowadzki, który miał trwać tygodniami, gdyż dojazd na farmę utrudniały burze śnieżne. Kiedy pan Kenyon przekraczał po raz ostatni próg domu, w którym spędził większą część swojego życia, spojrzał na Rogera poważnie i rzekł: przez wzgląd na twoją rodzinę nie gaś świateł w nocy. Tej pierwszej zimy rodzina Perron musiała wykazać się zarówno hartem ducha, jak i tężyzną fizyczną. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Poczynając od nieustających opadów śniegu, przez wilgoć i zimno we wnętrzu domu, na zamarzającej wodzie w kranie i toalecie kończąc. Andrea Perron wyznaje: zapytałam wszystkich członków rodziny, czy podczas tych 6 czy tam 7 wizyt w domu, zanim rodzice go kupili, doświadczyli czegoś niezwykłego i dziwnego. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że nie. Żadne z nas nie pamięta, abyśmy wyczuli jakąś obecność. Żadnych niepokojących dźwięków czy zapachów. Nic, co można byłoby uznać za paranormalne. Pierwszego dnia po przeprowadzce, może 5 minut po tym, jak weszłam do domu, zobaczyłam ducha. Był tak realny, jak ja czy ty. Stał przy drzwiach wejściowych i obserwował, jak pan Kenyon wynosi ostatnie pudła ze swoimi rzeczami. Chyba chciał się pożegnać z gospodarzem domu. W końcu spędzili wspólnie ponad 60 lat. Z czasem rodzina odnalazła rytm. Roger wrócił do pracy, a dziewczynki poszły do nowej szkoły. W domu całymi dniami przebywała Caroline i 5-letnia April. Codziennie, podczas gdy Caroline zajęta była wykonywaniem obowiązków, dziewczynka bawiła się samotnie na górze we wnęce przy kominie. Pewnego dnia kobieta usłyszała wyraźne kroki i szuranie na piętrze. Jednak w tym samym momencie do salonu weszła April. Caroline zerwała się z miejsca i pobiegła na górę. Była pewna, że ktoś włamał się do domu. Złapała za miotłę, aby w razie czego móc obronić się przed włamywaczem. Kiedy otworzyła drzwi do pokoju zabaw córki, odkryła, że nikogo tam nie ma. Caroline Perron wkrótce po przeprowadzce zauważyła dziwną właściwość domu. Mianowicie, prawa fizyki wydawały się w nim załamywać. Dźwięk roznosił się po pomieszczeniach w bardzo nietypowy sposób. Najcichsze szepty były równie wyraźne co krzyki, a głośne dźwięki zdawały się być pochłaniane przez ścianę. Pewnego dnia, siedząc w salonie przy kubku gorącej kawy, kobieta poczuła, jak ogarnia ją dziwne uczucie senności, a zarazem niepokoju. Pochyliła głowę, by odpędzić je od siebie. Trwało to kilka minut, a przynajmniej tak się jej wydawało. Kiedy wyprostowała się i dotknęła kubka z kawą, odkryła, że jest on całkowicie zimny. Spojrzawszy na zegarek, ze zdumieniem skonstatowała, że minęło 2 godziny i reszta jej córek wkrótce wróci do domu. Cytuję: co z początku wydawało się zaledwie anomalią, pochłanianie lub wzmacnianie dźwięków w domu, z czasem stało się niemalże codziennością.
były przypadki groźne i przerażające, gdzie coś zagłuszało i powstrzymywało rodziców przed usłyszeniem wołających o pomoc dzieci. Z czasem zaczęliśmy nazywać te zjawiska barierą dźwiękową lub polem siłowym. Był to stan wykreowany przez duchy, by mogły porozumiewać się na osobności z wybranym przez siebie śmiertelnikiem. To tak, jak bycie zamkniętym w bańce. Zdezorientowana kobieta w myślach prześledziła krok po kroku swój dzień i nie mogła dojść do sedna sprawy, gdzie podziały się te 2 godziny, które w jej mniemaniu trwały zaledwie kilka minut. Na szczęście przez cały ten czas 5-letnia April mocno spała. Jakiś czas później pozostała 4 dziewczynek wróciła ze szkoły. Ich matka zaproponowała, że jeśli będą cicho i pozwolą siostrze jeszcze trochę pospać, to zrobi im ciepłe kakao. Wkrótce potem do kuchni weszła zaspana April, żądając wyjaśnień. Kto w tak brutalny sposób ją obudził? Twierdziła bowiem, że ze snu wyrwało ją szarpanie za ramiona i głośny tupot stóp. Nie zdążyła jednak dostrzec, kto wybiegł z pokoju. Rzecz w tym, że żadna z sióstr nie opuściła kuchni, odkąd wróciły do domu ze szkoły. Dziewczynki śmiały się z zaspanej młodszej siostry, podczas gdy matka z grobową miną zastanawiała się, cóż też takiego mogło być przyczyną tej sekwencji niepokojących zdarzeń. Wkrótce pozostali członkowie rodziny również zaczęli doświadczać paranormalnych manifestacji. Korytarz łączący kuchnię z jadalnią był według państwa Perron najmniej komfortowym miejscem w domu. Z czasem wszyscy zaczęli wyczuwać tam dziwne, ciepłe i zimne przestrzenie, których starali się za wszelką cenę unikać. Było to o tyle trudne, że korytarz ten był najczęściej używaną drogą łączącą ważną do życia przestrzeń. Dzieci zawsze czuły się tam obserwowane i niechciane. To właśnie w tym miejscu 4 z nich zobaczyła ducha mężczyzny skrytego w połowie za drzwiami do ziemianki. Cynthia, jako pierwsza z 5 córek państwa Perron, zobaczyła zjawy mężczyzny. Biegnąc korytarzem, dosłownie na niego wpadła. Jak twierdzi Andrea Perron, duch rozpłynął się w powietrzu, gdy tylko ich ciała się zetknęły. Pozostawił za sobą uczucie przejmującego chłodu i zapachu zgnilizny, który przyprawił 8-letnią Cindy o mdłości. Tego dnia dziewczynka źle się poczuła i przespała bite 2 doby. Wszyscy myśleli, że to zwykłe przeziębienie, ale według Andrei jej siostra została wyzuta z energii. To właśnie kontakt z duszą sprawił, że jej siły życiowe osłabły. Caroline bardzo źle znosiła zimowe miesiące. Rozwinął się u niej artretyzm, który początkowo brała za bóle mięśniowe po intensywnym i żmudnym procesie, jakim jest przeprowadzka. Często mawiała: jestem zbyt młoda, żeby czuć się tak staro. Coraz więcej czasu spędzała w łóżku, aby ogrzać obolałe stawy, tym samym wycofując się z życia rodziny. Stała się zbyt zziębnięta, by oddać się tak jak niegdyś zapałem domowym obowiązkom. Najdziwniejsze w tym było jednak to, że tylko ona odczuwała ten nieustający chłód w domu. Z jej ust dosłownie wydobywała się para, podczas gdy stojąca obok córka twierdziła, że temperatura jest w normie, a jej oddech nie tworzył obłoczków. Rodzina miała kotkę imieniem Juliet. Przed przeprowadzką do domu na wsi była ona wyjątkowo przyjaznym i lubiącym pieszczoty kotem. W pierwszy dzień po przeprowadzce nie chciała nawet wejść do środka, więc Roger był zmuszony ją wnieść. Od tamtego momentu jej osobowość uległa zmianie. Stała się bardzo nieufna. Zawsze wpatrywała się w powietrze, jak gdyby obserwując niewidzialny dla ludzkiego oka ruch. Kiedy wchodziła do pokoju, jej futro najeżało się –
Zaczynała syczeć, wpatrując się w jeden punkt, po czym uciekała z pomieszczenia i chowała się. Sprawa wyglądała podobnie ze szczeniakiem, którego April dostała na 6 urodziny. Pies odmawiał przejścia przez korytarz łączący kuchnię z jadalnią, nawet wabiony jedzeniem. Kiedy Roger próbował przeprowadzić go przez przestrzeń siłą, zaczynał warczeć, a nawet kłapnął na niego zębami, co było całkowicie niepodobne do przyjaznego jak dotąd szczeniaka. Jak twierdzi Andrea Peron, przez dekadę, którą spędzili w tym domu, wszystkie zwierzęta, jakie posiadali, reagowały tak samo, wyczuwając coś, czego domownicy nie byli w stanie zobaczyć. Mówi się, że zwierzęta są w stanie wyczuć więcej niż ludzie, a ta hipoteza stała się niezbitym faktem w domu na farmie. Jak pamiętacie, rodzina przeprowadziła się z Cumberland do Harrisville w styczniu 71 roku. Kilka dni po przeprowadzce wnętrze domu uległo zmasowanemu atakowi much. Domownicy nie byli w stanie określić, skąd też przylatują w środku zimy. Brzmi znajomo, prawda? Jeśli oglądaliście mój film o nawiedzeniu rodziny Ammons, to wiecie, że doświadczyli czegoś bardzo podobnego. Zaraz po przeprowadzce, dokładnie w grudniu, wokół ich domu zaczęły krążyć chmary much, których żadnym sposobem nie byli w stanie się pozbyć. Początkowo rodzina Peron widywała tylko kilka owadów dziennie. W niedługim czasie jednak problem narastał i musieli zmierzyć się z inwazją owadów, kojarzonych z brudem i rozkładem. Roger i Caroline nie chcieli sprowadzić dezynsektora i ryzykować zatrucia chemikaliami. Pamiętajmy, że był środek zimy i rodzina nie miała gdzie się podziać. Każdy z 7 jej członków został wyposażony w klapkę na muchy i jego zadaniem było zabijać tyle owadów, jak tylko zdołał. Na niewiele się to zdało. Wnętrze domu wciąż rozbrzmiewało ciągłym bzyczeniem, doprowadzając jego lokatorów do szału. Owady zdawały się wręcz ich atakować, wlatywały do uszu, nosa i ust. Cytuję. Odganianie ich było bezcelowe. Zawsze choć jedna z nich lądowała w misce z płatkami. Ciągłe uderzenia klapki na muchy sprawiło, że każdy z nas siedział jak na szpilkach. Ojciec stale monitorował kuchnię, podczas gdy my próbowałyśmy spożyć posiłek. Ten rytuał zabijania był równie nieapetyczny, co bezowocny. Każdego popołudnia wszystkie muchy umierały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w ciągu kilku minut. W domu, gdzie ciągle było słychać bzyczenie, zalegała martwa cisza. Aż do następnego ranka. Wtedy muchy powracały nie wiadomo skąd. I tak codziennie. Zrezygnowani państwo Peron zdecydowali się w końcu zadzwonić po dezynsektora. Tego dnia, kiedy się zjawił, nie pojawiła się ani jedna mucha. Na szczęście właściciele domu nie uprzątnęli jeszcze ich szczątków. Mężczyzna obejrzał je i dom. Zawyrokował, że musiały zalegnąć się w starym drewnie, z którego zrobione były ściany. Podjęto decyzję o użyciu bardzo silnej chemii. Wykonał swoją pracę, ale w niczym to nie pomogło. Roger zakupił dziesiątki lepów na muchy i rozwiesił je po domu. Każdego dnia wstawał przed świtem i z klapką w ręce przechadzał się od pomieszczenia do pomieszczenia. Nie będzie przesadą, kiedy powiem, że Roger cierpiał na swoistą obsesję związaną z zabijaniem owadów, co też przyczyniło się do kłótni między małżonkami. Inwazja trwała przez 3 miesiące i jak nagle się zaczęła, tak i skończyła. Kiedy jakiś czas później Caroline zwierzyła się Lorraine Warren z tego problemu, ta odpowiedziała: nie można zabić czegoś, co już jest martwe. Wierzyli bowiem, że muchy były swoistą zapowiedzią tego, co miało dopiero nadejść. Czegoś demonicznego. Dziewczynki bardzo szybko nauczyły się, że po domu nie powinno poruszać się samemu.
zawsze chadzały parami bądź trójkami. Robiły to całkowicie podświadomie, czując, że nowa, niezbadana przestrzeń, choć ogromna, jest dzielona z tymi, których nie widać. Cytuję. Nigdy nie były same. Dzieci są wyjątkowo spostrzegawcze, wrażliwe i bezbronne, jeśli chodzi o świat duchów. To było ich pierwsze zetknięcie się z nim i nie wiedziały, co też o tym sądzić. Zdawały sobie jednak sprawę, że coś zawsze ich otacza. I czasem była to naprawdę bardzo zła energia. Siostry, często wróciwszy ze szkoły, wspólnie odrabiały lekcje. Andrea, jako najstarsza z córek, przyjmowała rolę nauczycielki. To właśnie do niej należała duża przenośna tablica, której używały podczas zajęć w domu. Nastolatka sumiennie rozrysowywała na niej mapy, zagadnienia matematyczne czy nuty, by później, kiedy już wrócą do domu ze szkoły, podzielić się wiedzą z siostrami. Wychodziła z pokoju na kilka chwil, wróciwszy, odkrywała, że starannie przygotowany materiał był zamazany, przekreślony lub całkowicie zmazany. Takie psoty były do tego stopnia nagminne i irytujące, że Andrea wiosną 71 roku poprosiła ojca, żeby wyniósł tablicę do stodoły. Przez kilka tygodni to właśnie tam odbywały się lekcje, a niewidzialna siła ich nie przerywała. Ten spokój nie trwał długo. Wkrótce wszystko zaczęło się od nowa. Dziewczęta opracowały system, gdzie tablica w czasie trwania lekcji nigdy nie pozostawała bez nadzoru. Niewidzialna ręka zdawała się działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nikogo nie było w pobliżu. Kilka dni później, kiedy Roger wszedł do stodoły, odkrył, że tablica została całkowicie rozwalona. Jak gdyby ktoś porąbał ją siekierą. Już nie dało się jej naprawić. Rodzicom nawet nie przyszło do głowy, aby obwiniać o ten akt wandalizmu córki. Wiedzieli bowiem, jak bardzo o nią dbały i uwielbiały bawić się w szkołę. Już pominę fakt, że tablica ponoć była zbyt ciężka, aby mogły ją przesunąć, a co dopiero podnieść i zniszczyć. Siostry były zdewastowane odkryciem ojca. Wiedziały, że paranormalnej sile rezydującej w domu lekcje bardzo się nie podobały. Przecież już od dłuższego czasu ten niewidzialny ktoś starał się w nich przeszkodzić. Koniec końców postawił na swoim, gdyż na zakup drugiej tablicy nie było ich stać. Karolin wybrała się na samotną przechadzkę po posiadłości. Jej celem była stodoła. Chciała pobyć w niej chwilę samotnie i przemyśleć, czy nadaje się ona na stworzenie kilku boksów dla koni. Dzień był wyjątkowo mroźny, więc wychodząc z domu założyła 3 wełniane swetry i skórzaną kurtkę Rogera. Nie miała wtedy pojęcia, że decyzja ta uratuje jej życie. Przechadzała się zwolna po stodole, kontemplując jej piękne wykonanie. Wtem usłyszała dziwny, świszczący dźwięk. Zdążyła jeszcze pomyśleć, że może jakiś ptak utknął pod ogarniętą mrokiem powałą. Nie był to ptak, a wirujący sierp, który rzucony w jej kierunku nadlatywał z przerażającą prędkością, świszcząc i obracając się niczym bumerang. Jak twierdzi Karolin, nie była w stanie się ruszyć, niemalże na chłodno kontemplując niesamowitość tego zjawiska. Wiedziała bowiem, że jest sama w stodole, a mimo tego coś wprowadziło to śmiercionośne narzędzie w ruch. Nie było mowy o instynkcie przetrwania. Nogi odmówiły posłuszeństwa i sierp uderzył kobietę z impetem w okolice obojczyka, po czym z brzękiem upadł na ziemię. Karolin również upadła, gdyż siła ciosu zwaliła ją z nóg. Po kilku minutach szok opadł nieco, a na jego miejsce wkradł się strach. Karolin gorączkowo dotykała miejsca, gdzie uderzył ją sierp, ale nie dostrzegła ani kropli krwi. Uratowały ją 4 warstwy ubrań, a najbardziej skórzana kurtka, na której widniało długie rozcięcie.
Kilka godzin później pojawił się też olbrzymich rozmiarów siniak. Na drżących nogach wróciła do domu. Trzęsąc się z zimna i szoku, rozmyślała o tym, że gdyby sierp uderzył ją kilka centymetrów wyżej, w tej chwili wykrwawiałaby się z przeciętej tętnicy szyjnej. Był to pierwszy, niestety nie ostatni atak na zdrowie i życie Caroline. Kilka dni później, kiedy dzieci i sąsiadka, pani Pettigrew, były w kuchni, Caroline stała w łazience, przygotowując się do szybkiego prysznica. Kiedy zdejmowała szlafrok, wieszak zerwał się z metalowej rurki, na której wisiał, i bezlitośnie zaczął ją bić po głowie i ramionach. Kobieta zaczęła krzyczeć i wołać o pomoc. Córki i sąsiadka przybiegły do łazienki i były świadkami tego zdarzenia. Po kilku silnych razach wieszak upadł na ziemię. Caroline otuliła poranione ciało. Była w głębokim szoku. Pani Pettigrew stała z rozdziawioną buzią, nie wierząc własnym oczom. Na odchodnym rzuciła zmartwionym tonem. Kenyonowie zawsze zapalali światła na noc. Wszystkie światła. Na całą noc. Ścisnąwszy ramię Caroline w geście współczucia, odeszła i nigdy nie wróciła. Początkowo pani domu nie zwierzała się mężowi z paranormalnych spotkań trzeciego stopnia. Dlatego, że po pierwsze, rzadko bywał w domu, co tworzyło dystans między parą, dosłownie i w przenośni. Po drugie, wiedziała, że i tak by jej nie uwierzył. Z dnia na dzień wydarzenia nabierały rozpędu i coraz mniej z nich była w stanie wyjaśnić w sposób logiczny. Zaczynając od subtelnych, takich jak dziwne i niepokojące dźwięki, samoczynne otwieranie i zamykanie się drzwi, przez obrzydliwy smród, który pojawiał się znikąd i zdawał się świadomie przemieszczać po domu, na dwóch fizycznych aktach kończąc. Para coraz rzadziej była w stanie znaleźć wspólny język, często kłócąc się o błahostki. Caroline z dnia na dzień czuła się coraz gorzej. Ciągle chodziła zziębnięta do szpiku kości, pomimo tego, że nastała piękna wiosna. Nie pomagał fakt, że nie była mile widziana we własnym domu, co do tego nie było wątpliwości. Domu, o który tak usilnie i mocno walczyła. Cokolwiek przemierzało jego podwoje, obrało sobie za cel dręczenie kobiety. Caroline czuła, że w tej kwestii nie może polegać na mężu. Została więc sama na placu boju i znów, dosłownie i w przenośni. Po 7 miesiącach samotnej udręki podjęła decyzję, że opowie mężowi, czego doświadczyła ona i jej córki. I jak się pewnie domyślacie, nie uwierzył jej. Może przez to, że we własnym domu był nieczęstym gościem, więc nie miał szansy doświadczyć tego, co one. Caroline prosiła i przekonywała, argumentując, że przez te wszystkie spędzone wspólnie lata ani razu go nie okłamała. Niczego to nie zmieniło. Roger czuł się zbyt komfortowo ze swoją niewiarą, by choć dopuścić do siebie możliwość tego, że żona mówi prawdę. Jego sceptycyzm zasiał między nimi ziarno niezgody, które pęczniało i rosło, tworząc swoisty mur, który miał poróżnić ich na zawsze. Bo kiedy Roger w końcu uwierzył, przekonawszy się, jak bardzo nawiedzony jest dom na farmie, było już za późno. Roger martwił się, że jego żona traci rozum, a jeszcze bardziej bał się tego, że jest w pełni poczytalna i to, czego doświadczyła, zdarzyło się naprawdę. Dom państwa Perron był wyposażony w kominek. Wraz z kupnem posiadłości zostali poinformowani przez poprzedniego właściciela, że nie nadaje się on do użytku, gdyż lata wcześniej został zaplombowany. Im dłużej Caroline zmagała się z przejmującym zimnem, tym bardziej chciała podjąć się jego renowacji. Na własną rękę postanowiła spróbować go oczyścić, co pan Kenyon zdecydowanie odradzał, nie podawszy konkretnego powodu.
W trakcie pracy Caroline odkryła, że do jego wnętrza wepchano całe stosy gazet i drobnych przedmiotów. Po latach wyznała, że gdyby wiedziała, jak wielką paranormalną siłę wtedy wyzwoli, wolałaby dalej marznąć. Wkrótce po jego oczyszczeniu drzwi do pralni same zaczęły się otwierać, a z pomieszczenia zamiast zapachu detergentów i świeżego prania zaczął wydobywać się okropny smród, jak gdyby padlinę. Początkowo Caroline sądziła, że to dziewczynki zostawiają drzwi otwarte, a więc wielokrotnie prosiła, by tego nie robiły, co nie poskutkowało i zaczęła zamykać drzwi na skobel. Pewnego dnia była świadkiem, jak ten samoistnie odsuwa się ze zgrzytem, a drzwi otwierają się z rozmachem. Wtedy to zdała sobie sprawę, że ktoś lub coś stara się doprowadzić ją tym do szału. Wiązało się to nie tylko z wydzielaniem okropnego zapachu, który wypełniał pomieszczenia, ale też ciągłym ich zamykaniem, by po minucie lub dwóch usłyszeć charakterystyczne kliknięcie otwieranych drzwi. Musiała też wietrzyć pomieszczenia, co tym bardziej ochładzało i tak już zimny dom. Zjawisko potrafiło powtórzyć się nawet kilkanaście razy w ciągu dnia, więc rodzina nabrała zwyczaju zamykania drzwi na skobel bez zbędnych komentarzy. Kiedy Roger wrócił do domu, żona opowiedziała mu o tej irytującej przypadłości. Wzruszył tylko ramionami i starał się wyjaśnić sprawę w sposób logiczny. Opróżnił nawet pomieszczenie, by sprawdzić, co mogło być przyczyną tego przykrego zapachu. Niczego nie znalazł. Kiedy jednak sam był świadkiem, jak niewidzialna ręka odsuwa zasuwę i porusza drzwiami niczym wahadłem, sprawę zbył milczeniem, choć był widocznie poruszony. Z irytacją obwiązał kilkukrotnie mocnym sznurem zasuwę. Rękiem odkrył, że drzwi stoją otworem, a sznurek leży na podłodze w strzępach. Cytuję. Być może pan Kenyon zaplombował kominek, bo wiedział, że ma on coś wspólnego z tymi dziwnymi zjawiskami i dźwiękami manifestującymi się w domu. Może wiedział więcej, niż był skłonny wyjawić. Wszyscy domownicy doświadczali paranormalnych zjawisk niemalże codziennie, ale ich podejście do sprawy bardzo się różniło. Caroline za wszelką cenę chciała, aby to, co widzi, było po prostu złudzeniem. Andrea milczała w obawie przed pogorszeniem stanu matki, gdyż zdawała sobie sprawę, jak wielkie psychiczne i fizyczne piętno to na niej odciska. Nancy uważała, że manifestacje są całkiem spoko. Christine celowo je ignorowała, a Cynthia była zbyt przerażona, żeby mówić o tym, co widzi i słyszy. 6-letnia April przez bardzo, ale to bardzo długi czas zatajała, że znalazła sobie nowego przyjaciela od zabaw. Prawdopodobnie dlatego, że był zbyt martwy, aby jej rodzice mogli go zaakceptować. Roger zaś, choć był świadkiem nadnaturalnych zjawisk, za wszelką cenę starał się wyjaśnić je logicznie, bądź całkowicie je ignorował. Łatwiej mu było uwierzyć w to, że jego żona traci rozum, niż w to, że dom naprawdę jest nawiedzony. Jak już wcześniej wspomniałam, Roger pracował jako obwoźny sprzedawca, a co za tym idzie, rzadko bywał w domu. Pogarszająca się sytuacja w domu zmusiła go, aby obierał krótsze kursy i na noc wracał do rodziny. Jak twierdzi Caroline, tylko wtedy mogła spać spokojnie. Decyzja ta okazała się być zbawienna dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego. Zjawiska niemalże ustały. Przesypiała całe noce, a co za tym idzie, jej spojrzenie na świat nabrało bardziej pozytywnych barw. Wszystko zmieniło się pewnej kwietniowej nocy. Caroline i Roger spali już od jakiegoś czasu, kiedy to ze snu wybudziły kobietę kroki przy łóżku. Pomyślała, że pewnie to jedna z córek nie może spać albo ma jakiś problem. Zaspana wyciągnęła rękę spod kołdry w kierunku dźwięku i zapytała:
Co się dzieje, kochanie? I wtedy do jej nozdrzy dotarł obrzydliwy smród. W pełni rozbudzona podniosła głowę. To, co ujrzała, zmieniło ją na zawsze. Koło łóżka stała postać kobiety ze złamanym karkiem. Pochylała się lekko i z uwagą studiowała twarz Karolin, na której, jestem przekonana, odmalowało się przerażenie w najczystszej postaci. Karolin tak opisywała wygląd zjawy w kilka minut po zdarzeniu. Cytuję. Sukienka miedziano-zielona, ręcznie szyta, ręcznie farbowana, staromodne ubranie, postać z innej epoki, paskudna twarz, włosy potargane, falujące niczym gniazdo szerszeni, złamany kark, skręcony kark, przekrzywiony w jedną stronę, nie ma oczu, ani ust, pokryta jakby szarą pajęczyną. Nie miała rąk ani nóg, unosiła się nade mną. Zimno, tak bardzo zimno, nie mogę oddychać, okropny smród. Podchodzi coraz bliżej. Zimno, tak blisko, za blisko. Chce mnie dotknąć, nie dotykaj mnie. Głowa przekrzywiona na jeden bok. Chce mnie pocałować. O mój Boże, o mój Boże. Podczas incydentu Karolin starała się za wszelką cenę obudzić Rogera. Kopała go, szarpała za piżamę, a nawet za włosy. Wszystko na nic. Była pewna, że to coś w ich sypialni najpierw zabiło jej męża, a teraz zabije ją. Nie jest dokładnie jasne, ile czasu trwał ten incydent. Wiemy jednak, że demoniczna postać zniknęła równie nagle, jak się pojawiła, pozostawiając za sobą okropny zapach i kobietę na skraju histerii i załamania nerwowego. Karolin wstała z łóżka i na drżących nogach podeszła do stolika, gdzie leżał jej notes. Przed momentem przytoczyłam część zapisu z tamtej nocy, a oto jego reszta. Obrzydliwe, gnijące ciało, obrzydliwy smród przyprawiający o mdłości. Chciałam krzyczeć, opresyjna, demoniczna energia nie z tego świata. Co to było? Wisiała nade mną. Sapiąc studiowała moją twarz. Chciała mnie pocałować, zabić. Myślałam, że zabiła Rogera. Demoniczne zimno. Nie mogłam się poruszyć, nie mogłam mówić. Wiedziałam, że byłam martwa, a mimo tego pulsowała życiem. Chciała zabrać mnie od moich dzieci. To nie był koszmar. Naprawdę ją widziałam. Boże, pomóż mi. Pani domu nie miała zamiaru dzielić się swoimi doświadczeniami z córkami, ale nieopatrznie zostawiła swoje zapiski na stoliku i Andrea, najstarsza z dziewczynek, je przeczytała. Niepewnie podeszła do matki i wyznała, że poprzedniej nocy też widziała staruchę. Słyszała krzyki matki, ale nie mogła się ruszyć, by pośpieszyć jej z pomocą. I wtedy właśnie mleko się rozlało. Bariera milczenia została zerwana, a potok słów popłynął. Andrea wyznała, cytuję. Często widzę cienie w moim pokoju. Nawet jeśli księżyc jest w nowiu i jest całkiem ciemno. Każdej nocy, zanim zasnę, słyszę głosy, ale nie rozumiem, co mówią. Nie lubię być sama w pokoju. Czuję się, jakbym była stale obserwowana. Kiedy odrabiam lekcje, przedmioty na moim biurku same się poruszają. Roger też miał ciężki poranek. Choć nie był świadkiem manifestacji, ucierpiał fizycznie. Jego plecy i ramiona pokryte były siniakami i zadrapaniami. Niektóre skaleczenia były tak głębokie, że popłynęła z nich krew. Wybiegł z sypialni, przeklinając głośno. Zamilkł, kiedy zobaczył minę swojej żony. Ubieraj się, idziemy do kościoła, powiedziała. Roger nie zaprotestował. Jakiś czas później wyszło na jaw, że nie tylko Andrea i Karolin widziały ten przerażający byt. Odwiedzał też 8-letnią Cynthię,
niemalże każdej nocy. Z tych odwiedzin zwierzyła się swojej starszej siostrze Andrei. Powiedziała: ciągle widzę różne rzeczy w moim pokoju. Moje zabawki wciąż zmieniają miejsce. Wiem, że to nie April się ze mną droczy, bo kiedy to się dzieje, nikogo oprócz mnie nie ma w pokoju. To duchy mówią do mnie, widzę je. Przez cały czas je czuję. Chcę, żebyś to ty powiedziała o tym mamie. Powiedz jej o tej pani, która przychodzi do nas każdej nocy i całuje w czoło, ale nigdy nie czujemy tych pocałunków na skórze. To nie mama, wiem, że nie. Pachnie inaczej. Mama pachnie jak mydło, a ta pani jak kwiaty i owoce. A kiedy odchodzi, ta druga pani mnie odwiedza, bardzo późno w nocy. Sprawia, że jest mi tak zimno, a pokój strasznie śmierdzi. To ona nienawidzi mamusi. Widziałam, co jej kiedyś zrobiła, ale nie mogłam się poruszyć, by jej pomóc. I tak, po kolei, jedna siostra po drugiej zwierzały się Andrei z przerażających zjawisk, jakie miały miejsce w ich obecności. Były to straszne opowieści, pełne strachu i niezrozumienia. Poczynając od postaci, które przemierzały co noc ich pokoje, przez wibrujące łóżka, po szepty zza światów. Powierniczka tajemnic przez jakiś czas biła się z myślami, czy powinna o tym wszystkim powiedzieć matce. Wreszcie zdecydowała, że tak. Karolin, trochę naiwnie, sądziła, że tylko ona doświadcza paranormalnych zjawisk. Ewidentnie było to pobożne życzenie. Zachowując pozory opanowania, zwołała naradę rodzinną. Dyskusja nie dotyczyła April, ponieważ jako jedyna trzymała swoje doświadczenia w tajemnicy, więc ją z niej wykluczono. A szkoda, bo ona również miała do opowiedzenia bardzo ciekawą historię. Początkowo dziewczynki nie chciały mówić. Czuły się nieswojo i głupio w tak otwartej sytuacji. Przecież tłumiły w sobie te wszystkie doświadczenia i emocje od co najmniej 6 miesięcy. Kiedy Karolin wyznała, że sama doświadczyła rzeczy, których nie jest w stanie wyjaśnić, popłynął potok słów, a może i rzeka, której żadna tama nie byłaby w stanie poskromić. Przytoczę tylko kilka z doświadczeń córek państwa Peron, gdyż uwierzcie mi, była tego cała masa. Zjawiskiem uniwersalnym było przemieszczanie się i poruszanie przedmiotów, podobnie jak opresyjne uczucie, że są ciągle obserwowane. Czasami towarzyszył temu okropny zapach. Fantomowe kroki i głosy też nie były rzadkością. Cytuję. Wciąż słyszę kroki, ciężkie i głośne, relacjonowała Nancy. To tak, jakby ktoś wchodził po schodach i zatrzymywał się przy drzwiach do mojej sypialni. Wciąż myślę, że zaraz się otworzą. To czekanie przeraża mnie najbardziej. Drzwi do szafy otwierają się i zamykają same. Kiedy giną moje rzeczy, odnajduję je w dziwnych miejscach. Po czym ze łzami w oczach dodała. Odwiedza mnie też mała dziewczynka. Krąży po pokoju, płacząc i wołając swoją mamę. Jej głos jest tak smutny, że i mnie zbiera się na płacz. Co więcej, drzwi samoistnie się otwierały i zamykały, bardzo często przed nosami dziewczynek, chcących przez nie przejść. Paranormalna siła wyrywała spod nich krzesła w chwili, kiedy chciały na nie usiąść. Prawie zawsze kończyło się to upadkiem, a raz nawet oberwało się za to Rogerowi od żony, bo myślała, że to on zrobił paskudnego psikusa Cynthia. Bardzo mocno uderzyła się wtedy w głowę. Od tamtej pory siostry przytrzymywały je z całych sił, zanim usiadły. Opowiedziały też o duchu mężczyzny, nazwały go Manny, który ciągle otwiera drzwi na korytarzu i stoi w przejściu. Zgodnie orzekły, że jest on przyjazną duszą i nigdy nie wyrządził im krzywdy.
On po prostu stoi tam i obserwuje. Zawsze. Karolin, wysłuchawszy opowieści córek, była bliska omdlenia. Wreszcie powiedziała: tego już za wiele, sprzedajemy dom. Ku jej zaskoczeniu słowa te spotkały się z energicznym protestem ze strony pociech. Nie chciały opuszczać domu, choć przyniósł im tyle cierpienia i strachu. Były skłonne koegzystować z duchami domostwa i godzić się na ich niechciane odwiedziny, byleby tylko mogły tam zostać. Matka nie powiedziała o tym dzieciom, że już od dłuższego czasu pracowała ze swoim przyjacielem prawnikiem nad unieważnieniem umowy kupna domu. Sam był jedną z dwóch osób, które uwierzyły, gdyż jak twierdzi, jego dom też był nawiedzony. Z tą różnicą, że duchy w nim rezydujące miały całkowicie neutralne podejście co do oddychającego współlokatora. Początkowo przekonywał ją, aby starała się ignorować te zjawiska, bo energia, którą im poświęca, tylko je wzmacnia. Z czasem okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż manifestacje były coraz to poważniejsze i niebezpieczne. Na przykład Cynthia spadła ze schodów, uciekając przed widmową postacią. Bardzo mocno otarła kolana i łokcie. Miała naprawdę dużo szczęścia, że tylko na tym się skończyło. Elektryczne kołdry dziewczynek, choć żadna z nich nie była podpięta do prądu, miały na sobie ślady przepalenia. Z całego szeregu paranormalnych zjawisk doszło nowe, zarówno przerażające, co fascynujące. Mianowicie w domu o różnych porach dnia pojawiała się niebieska kula światła wielkości dużego orzecha włoskiego. Przemieszczała się z miejsca na miejsce, niczym osobny, myślący organizm. Nie było to zwykłe światło, bądź też jego odbicie, gdyż trajektoria lotu była przypadkowa i zaburzona. Jak wiemy, światło podróżuje w linii prostej, samo z siebie się nie załamuje. Przez następne 7 miesięcy prawie cała paranormalna aktywność ustała. Rodzina zaczęła przyzwyczajać się do panującego spokoju, naiwnie myśląc, że problem zniknął sam z siebie bez niczyjej ingerencji. Prawda jednak była taka, że energia znajdująca się w domu zbierała siły, czekając w ukryciu, aby ponownie zaatakować. Jak twierdzi Karolin, to co miało nadejść było najbardziej przerażającą i wyniszczającą psychicznie rzeczą, jakie kiedykolwiek doświadczyła. Nad ranem obudził ją trzask i potrząsanie. To drewniany zagłówek wibrował z taką siłą, że aż dzwoniły jej zęby. Łóżko najpierw poruszyło się, a potem niewidzialna siła przesunęła je na środek pokoju. Nagle usłyszała dziwny syk, jak gdyby buchających płomieni. Podniosła się nieco z trudem i odkryła, że dookoła małżeńskiego łóżka stoi 8 zakapturzonych postaci. Każda z nich trzyma w ręce pochodnie. Nie wydzielały one ani ciepła, ani dymu. Wśród widziadeł znajdowała się dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka. Byli w podobnym wieku. Tak na marginesie, wierzono, że to właśnie ten duch chłopca przez wiele lat był przyjacielem April. To z nim bawiła się we wnęce przy kominie i jego kroki słyszała Karolin tuż po przeprowadzce. Zjawy dzieci stanęły po obu stronach łóżka i wtedy postacie zaczęły swoją przerażającą mantrę. Kobieta nie rozumiała ich słów, ale podświadomie czuła, że kogoś przyzywają. Dźwięk był ogłuszający. Karolin nie mogła się ruszyć. Była dosłownie sparaliżowana strachem. I wtedy pojawiła się 9. postać. Postać, która już raz ją odwiedziła. Powietrze wypełniło się zatykającym dech w piersiach smrodem. Drzwi zamknęły się z trzaskiem, odcinając drogę ucieczki. Tym razem jednak starucha od razu ruszyła w stronę Rogera, ignorując Karolin.
Trwał on pogrążony we śnie, pomimo wcześniejszych prób obudzenia go. Jak twierdzi kobieta, przez myśl przeszło jej, że prędzej postrada zmysły, niż doczeka swojej śmierci z rąk demonicznego bytu. Bo co do tego, że właśnie tym był, nie miała żadnych wątpliwości. Starucha pochyliła się nad bezwładnym ciałem Rogera, chcąc złożyć na jego ustach pocałunek śmierci. Jego żona w żaden sposób nie była w stanie mu pomóc. Unieruchomiona zarówno strachem, jak i dziwnym polem siłowym, które uniemożliwiało jej wydobycie choćby najcichszego szeptu. Zamknęła więc oczy, modląc się żarliwie o boską pomoc i ochronę. Jeśli nie dla niej i jej męża, to przede wszystkim dla dzieci. Kiedy po jakimś czasie otworzyła oczy, zakapturzone postacie i starucha zniknęli. Odkryła, że znów może się ruszać. Wypadła więc z łóżka. Dosłownie wypadła, gdyż drżące nogi nie utrzymały jej ciężaru. Zmobilizowała siły i pobiegła sprawdzić, co u dziewczynek. Na szczęście mocno spały. Wróciła więc do kuchni i odkryła, że antyczny zegar, rodzinna pamiątka, znów zatrzymał się na 5:15. Co odkąd wprowadzili się do domu, było częstym zjawiskiem. Kilka minut później z sypialni wybiegł Roger, z dzikim wyrazem twarzy, krzycząc, co się stało i dlaczego łóżko jest na środku pokoju. Ze łzami w oczach, bez słowa, zaprowadziła go do łazienki i obróciła w stronę lustra. Plecy i ramiona Rogera były całe we krwi sączącej się z zadrapań. Mężczyzna zbladł jeszcze bardziej i nawet do głowy mu nie przyszło, pomimo całego tego sceptycyzmu, aby obwiniać o to Karolin. Ta szlochając, przemywała rany wodą utlenioną, opowiadając, co się stało przed momentem. Zakończyła tymi słowami. Nie wiem, za kogo ona się uważa, ale wiem, że chce ciebie, Roger. Chce ciebie, chce naszych dzieci i nie chce mnie w tym domu. To nie podlega dyskusji. Teraz wiem, jaki jest jej cel. Warto nadmienić, że zanim państwo Perron kupili dom, wraz z poprzednim właścicielem, panem Kenyonem, przejrzeli rachunki za elektryczność. Pomimo tego, że starszy pan palił światła przez całą noc, co było powszechną wiedzą w społeczności Harrisville, nie były one wysokie. Kiedy rodzina wprowadziła się do domu, zwiększyły się one czterokrotnie. Z miesiąca na miesiąc były coraz to większe. Nieuchronnie prowadziło to do kłótni o marnotrawstwo. W niedługim czasie to, czy w ogóle będzie ich stać na opłacenie rachunków, stanęło pod znakiem zapytania. Roger wymienił licznik, skontaktował się też z dostawcą prądu, ale wszystko na nic. Suma wciąż rosła, choć w domu panował mrok. Karolin w końcu dostrzegła pewną zależność. Mianowicie w okresach największej paranormalnej aktywności zużycie prądu drastycznie wzrastało. Jak gdyby niewidzialne byty rezydujące w domu karmiły się elektrycznością. W tydzień po drugim spotkaniu ze staruchą pani domu zaczęła cierpieć na częste omdlenia, które najczęściej zdarzały się, kiedy stała oparta o kominek, grzejąc zziębnięte ciało. Wszelkie wizyty u lekarzy i specjalistów nie przynosiły wyjaśnienia, czym też one mogą być spowodowane. Karolin coraz bardziej chudła, a jej energia życiowa uciekała niczym z przekłutego balonu. Z czasem w oczach rodziny skrystalizowała się pewna teoria, a mianowicie taka, że było to wczesne stadium opresji, która z biegiem czasu miała przerodzić się w opętanie. Świadomość Karolin była wypierana na kilka chwil przez byt demoniczny. Kobieta za wszelką cenę starała się odkryć, kim są duchy nawiedzające jej dom. Wychodziła z założenia, że muszą być powiązane w jakiś sposób z posiadłością. Spędzała godziny w miejskich bibliotekach i archiwach, starając się prześledzić historię domu i okolicy.
Jej słownictwo stało się archaiczne, co przypisywano właśnie temu zainteresowaniu historią i obcowaniem ze starymi dokumentami. Jeśli to, co odkryła, było prawdą, to duch, którego do tej pory nazywałam staruchą, to Bathsheba Sherman. Była młodą kobietą oskarżoną o czary i zabójstwo noworodka przy użyciu długiej igły do szycia, którą przebiła podstawę jego czaszki. Nie wiadomo, czy było to jej dziecko, czy też tylko się nim opiekowała. Została uniewinniona, gdyż nie zebrano wystarczających dowodów, aby ją skazać. Dożyła na farmie sędziwego wieku. Opisywano ją jako bardzo zaborczą, wyniosłą i okrutną osobę. Znęcała się nad służbą psychicznie i fizycznie. Tak naprawdę nie jest do końca wiadomo, czy jej historia była taka, jak przedstawiono ją 100 lat po jej śmierci, czy też raczej należy traktować ją jako miejscowy folklor. Odpowiednik polskiej Baby Jagi, którą straszy się niegrzeczne dzieci. Jak twierdzi lokalny historyk pan McKichern, jej zbrodnia była bardzo rozgłoszona i przyciągnęła całą masę ciekawskich, którzy przyjechali kilkaset kilometrów, żeby obejrzeć proces w połowie XIX wieku. Spekulowano, że parała się czarną magią, a dziecko poświęciła w satanistycznym rytuale. Pan McKichern jako bardzo młody chłopak znał osobiście Bathshebę. Karolin, korzystając ze zamiłowania, jakie dzielili do lokalnej historii, dotarła do mężczyzny i poprosiła go, aby opowiedział o Bathshebie. Wielu postrzegało ją jako zło wcielone i służebnicę diabła. Wierzono, że parała się czarną magią, a zło, które czyniła za życia, odzwierciedlało stan jej upadłej duszy. To, czy faktycznie zabiła dziecko, czy też nie, nie jest jasne. Sąd oczyścił ją z zarzutów, ale w oczach społeczności pozostawała winna. Część tych oskarżeń prawdopodobnie wynika z tego, że Bathsheba była bardzo piękną kobietą. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, kiedy powiem, że płeć przeciwna była nią równie mocno oczarowana, co ich żony nią pogardzały. Rozpowiadano, że Bathsheba sprzedała swoją duszę diabłu w zamian za życie wieczne i wieczną młodość. Prawdopodobnie był to wynik zazdrości i zwykłej ludzkiej zawiści. Incydent, który opiszę za moment, zdarzył się trzykrotnie w ciągu niemalże dekady. Dwa razy w ciągu nocy, kiedy wszyscy spali, a raz wieczorem, kiedy jedli kolację. Dom na moment rozbrzmiał trzema głośnymi uderzeniami w drzwi frontowe. Były one tak potężne i ogłuszające, że ściany domu i struny fortepianu drżały. Roger nawet raz wybiegł z domu, trzymając w ręku strzelbę, chcąc dopaść intruza, ale oczywiście nikogo nie znalazł. Innym razem Caroline wraz z córkami kuliły się ze strachu w sypialni, zastanawiając się, jak wielką siłę to coś posiada, że udało się mu wstrząsnąć całym domem. Bo co do tego, że nie był to człowiek z krwi i kości, nie miała wątpliwości. Lorraine Warren w późniejszym czasie opisała te zdarzenia jako demoniczne i powszechne, kiedy ma się do czynienia ze złymi bytami. Nazwała je przedrzeźnianiem Świętej Trójcy. Jak dotąd, uwierzcie mi proszę, przytoczyłam niewiele zdarzeń, które miały miejsce w domu państwa Perron. Siłą rzeczy nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich. Byłaby to bowiem niekończąca się lista dziwnych wypadków, które ciężko wyjaśnić, a jeszcze ciężej w nie uwierzyć. Trudno jest zawrzeć informacje z 10 lat życia w tak aktywnym domu w godzinę. Nie wspominając już o chronologii, która często w opowieściach świadków jest zaburzona. Podczas zbierania informacji do filmu dowiedziałam się, że był to poniekąd celowy zabieg mający zobrazować uczucia rodziny. Mieli oni wrażenie, jakby czas w tym domu nie istniał. Cytuję. Nasze historie są niczym dym nad ogniskiem. Tańczą, łączą się i rozdzielają. Jest ich tak wiele,
wyjaśnia Andrea Peron. Chciałam, aby ludzie wczuli się w to poczucie bezczasu, jakie panowało w domu. Zawsze opisuję nasz dom jako portal, sprytnie zamaskowany jako zwykły budynek. Nigdy nie wiedzieliśmy, czy wchodząc do domu znajdziemy się w latach 70. XX wieku, XIX wieku czy też XVIII. Z tego względu nie jestem w stanie, relacjonując, opierać się na dokładnych datach, a zamiast tego kieruję się na przykład porą roku czy dnia. Manifestacje miały to do siebie, że nie były wartością stałą. Zdarzały się okresy czasu trwające nawet 7 miesięcy, gdzie nie wydarzyło się nic godnego odnotowania, bądź też nic, co nie można byłoby wyjaśnić. Skoro już o tym mowa, to jak wytłumaczyć fakt, że pewnej nocy wszystkie telefony w domu rozdzwoniły się i nie sposób było je uciszyć, nawet po wyrwaniu kabli z prądu? Innej nocy Karolin, leżąc na łóżku, została nagle dźgnięta w łydkę. Był środek nocy. W pomieszczeniu nie znalazła żadnych owadów, czy też ostrych przedmiotów, o które mogłaby się skaleczyć. Rana była głęboka, mocno krwawiła i dostała skurczu mięśnia. Po jej oczyszczeniu odkryła, że nie była większa od główki szpilki, czy też igły. Karolin była przekonana, że to Bathsheba ją zaatakowała. Oczywiście Rogera nie było wtedy w domu, ale to nie nowość. Kathy, przyjaciółka Karolin, czwórka córek i ich matka siedziały w kuchni rozmawiając i pijąc lemoniadę. Christine, preferująca swoje własne towarzystwo, bawiła się w pokoju na piętrze. Zbliżał się wielkimi krokami czas kolacji, więc Katie poszła na górę, aby ją zawołać. Chrissy? Zapytała, ale odpowiedziała jej tylko cisza. Dziwne, pomyślała. Przemierzała dom państwa Peron, nawołując. Może dziewczynka była zbyt pogrążona w myślach i zabawie, że zapomniała o Bożym świecie. Kolejny pokój i nic. Uczucie zdenerwowania na stale osiadło w żołądku kobiety. Coś było nie tak. Christine, gdzie jesteś? Przyspieszyła kroku, wiedziała bowiem, że dziewczynka nie opuszczała domu. Zajrzawszy do każdego pokoju na piętrze, wróciła do sypialni Chrissy. Jej uwagę przykuła duża, bardzo stara skrzynia stojąca w rogu pokoju. Podbiegła do niej i dopiero wtedy usłyszała krzyk dziewczynki dochodzący z jej wnętrza. Jak gdyby przekroczyła niewidzialną barierę, która uniemożliwiała rozchodzenie się dźwięku. Złapała za zamek, mocując się z zardzewiałym skoblem. Krzykiem nawoływała Karolin. Kiedy w końcu udało się jej otworzyć wieko, serce podeszło jej do gardła. W środku leżała Christine, wręcz bordowa na twarzy i zalana łzami. Hiperwentylowała tak, że nie mogła złapać oddechu. Kobieta jednym ruchem wyjęła ją ze skrzyni i przytuliła. Oddychaj, powoli, wdech, przytrzymaj, wydech, wdech, wydech. Powtarzała jak mantrę. Wtedy do pokoju wpadła Karolin, pytając, co się stało. Christine popatrzyła na nią oskarżycielsko i zapytała, dlaczego zamknęłaś mnie w skrzyni? Wyraz osłupienia na twarzy matki wyrażał więcej niż wszelkie próby zapewnienia, że to nieprawda. Upewniwszy się, że z córką już wszystko w porządku, wyszła z pokoju, nie chcąc jej dodatkowo denerwować. Co się stało? Zapytała Katie spokojnym i opanowanym tonem. Cytuję. Zasnęłam. Nie wiem, jak długo spałam, kiedy mama przyszła i powiedziała mi, żebym weszła do skrzyni. Powtarzała to w kółko i w kółko. Nie wiem, jak tam weszłam, bo sama nie umiem jej otworzyć. Wydaje mi się, że mama mnie tam zaniosła. Nie widziałam jej, ale słyszałam jej głos. Chciała, żebym spała w skrzyni. Wszelkie próby wytłumaczenia i przekonania dziewczynki, że jej matka przez cały ten czas była zresztą w kuchni, spełzły na niczym. Nawet teraz, kiedy Christine zbliża się do 60,
Na samo wspomnienie incydentu zalewa się łzami. Trauma związana z okropnym gorącem, niemożnością zaczerpnięcia oddechu i ciemnością towarzyszy jej do dziś i przyprawia o koszmary. Andrea wyjechała na studia, zostawiając swój pokój pusty. Jej młodsza siostra, Cynthia, która według zgodnej relacji doświadczała największej ilości zjawisk, postanowiła przeprowadzić się do pokoju, w złudnej nadziei, że może tam zazna chwili spokoju. Prawda była taka, że pokój Andrei był równie często odwiedzany przez niewidzialnych gości, co jej własne. Z tą różnicą, że starsza siostra podchodziła do sprawy autorytatywnie i kiedy na przykład kołdra podnosiła się sama, jak gdyby ktoś próbował położyć się obok, Andrea stanowczo kazała temu komuś odejść, a szeptom uciszyć się. Cindy w kryzysowych chwilach częściej polegała na modlitwie niż własnym opanowaniu. Jej strach tylko podsycał aktywność. Przez pierwsze kilka tygodni dziewczyna nie dawała za wygraną, choć szepty z zaświatów nie pozwalały jej w nocy spać. Jej hart ducha osłabł pewnego popołudnia, kiedy to w pokoju rozpętało się istne pandemonium. Cindy odrabiała lekcje, podczas gdy jej siostry pod czujnym okiem matki trudziły się rozwiązywaniem swojej własnej pracy domowej. Nagle jej łóżko zostało przesunięte na środek pokoju i zaczęło się trząść. Cindy była zmuszona trzymać się jego ramy, aby nie spaść. Krzyczała przy tym tak głośno, że zdarła sobie gardło. Książki i inne drobne przedmioty podrywały się z półek i latały po pokoju. Wiele z nich uderzyło ją w głowę raz za razem. Błagania dziewczyny o pomoc przeplatały się z modlitwą. Wszystko na nic, kawaleria nie przybyła na odsiecz. Jak twierdzi Cindy, całe zdarzenie trwało kilka minut, które dla niej, co zrozumiałe, wydawały się być wiecznością. I nagle wszystko się uspokoiło. Przedmioty upadły na podłogę, łóżko przestało się trząść. Dziewczynka wypadła z pokoju, jakby goniło ją 1000 diabłów. I kto wie? Kto wie? Wbiegła do kuchni, wykrzykując oskarżenia i taksując zebranych dzikim, rozbieganym wzrokiem. Dlaczego nikt mi nie pomógł? Jak mogłyście mnie tam zostawić samą? Okazało się, że nikt nie słyszał krzyków nastolatki, a tym bardziej huku przedmiotów obijających się o ściany. Cindy nie mogła w to uwierzyć, przecież tak głośno krzyczała. Z czasem doszła do wniosku, że znajdowała się w bańce, tym dziwnym polu energetycznym, które wygłuszało dźwięki i wołania o pomoc. Cindy czuła się oszukana. Lorraine Warren zapewniała domowników, że wszelkie manifestacje ustaną, jeśli tylko z przekonaniem powiedzą. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci odejść tam, skąd przyszedłeś. Jak się okazało, nie było to magiczne zaklęcie, recepta na wszystko, która działa za każdym razem. Cytuję. Cindy zastanawiała się, czy aby niechciani goście tak naprawdę nie byli już u siebie, a to ona i jej rodzina są intruzami. Wydarzenie, które opisałam przed momentem, powtórzyło się jeszcze kilkukrotnie. Cynthia stanowczo odmawiała powrotu do dawnego pokoju. Był to akt wyjątkowej odwagi albo i głupoty, w zależności jak na to patrzeć. Cynthia niemalże co noc słyszała męskie szepty powtarzające w kółko. Pochowano 7 martwych żołnierzy w ścianie. Rodzina zawsze myślała, że chodziło o ścianę domu lub jego fundamenty, a może nawet stodołę. Pamiętacie, jak na samym początku opowieści wspomniałam wam o kamiennym murze okalającym działkę? Kilka lat temu czytałam artykuł o tym, że zbadano go i jego okolice przy użyciu urządzenia pozwalającego zajrzeć w głąb ziemi bez jej naruszenia. Odkryto 7 pustych przestrzeni o długości około 2 metrów na metr. There are 7 dead soldiers buried in the wall.
Tak brzmi oryginalne zdanie, które ponoć było wypowiadane każdej nocy. AWOL po angielsku może znaczyć zarówno ściana, jak i mur. Mimo usilnych starań nie byłam w stanie odnaleźć tego artykułu, a więc prawdziwość tego odkrycia stoi pod znakiem zapytania. Potraktujcie moje słowa bardziej jak ciekawostkę, a nie fakty. Miesiące mijały i rodzina nauczyła się akceptować te niesamowite zjawiska. Stały się one niemalże rutyną. Nieodłączną częścią codzienności, gdzie zmarli koegzystowali z żywymi. Nie znaczy to, że to spojenie światów nie było przerażające. Hermione Arnold była jednym z duchów, które według Caroline nawiedzał ich dom. A już na pewno jedynym z nerwicą natręctw. Zawsze rezydowała w kuchni, gdzie była wielokrotnie widziana. Chuda, wysoka postać młodej kobiety, wyglądająca przez okno w zamyśleniu. To ona non-stop przestawiała przedmioty w tym pomieszczeniu i aranżowała je według własnego upodobania. Nie znosiła też nieporządku. Andrea, Cynthia i Christine były świadkami, każda z osobna, jak miotła sama śmiga po kuchni, zamiatając podłogę, po czym zauważona upada. Domownicy często znajdowali kubki śmieci, gotowe, aby zgarnąć je na szufelkę. Położenie miotły też często się zmieniało, choć zawsze odnajdywano ją w tym samym miejscu, we wnęce przy kominku. Roger zetknął się z Bathsheba 3 razy. Podczas pierwszych 2 wizyt spał, za 3 razem jednak siedział w kuchni czytając gazetę. Usłyszał głośne uderzenie w drzwi do piwnicy, gdzie wierzono rezyduje byt. Otworzyły się zwolna z głośnym skrzypieniem dawno nieoliwionych zawiasów. Wychnęła stamtąd szara mgła, przemieszczająca się w szybkim tempie w stronę mężczyzny. Roger wyszedł z założenia, że najlepszą obroną jest atak. Choć był sparaliżowany strachem, wykrzyknął: jeśli nie masz zamiaru usiąść i ze mną porozmawiać, to wynoś się stąd w diabły. Mgła cofnęła się za drzwi piwnicy, które zatrzasnęły się z hukiem. Ed i Lorraine Warren byli prawdopodobnie najsłynniejszymi badaczami świata paranormalnego. Związani byli z tak sławnymi sprawami jak na przykład poltergeist z Enfield, nawiedzenie w Amityville, czy też właśnie dom w Harrisville i rodziną Perron. Dla tych, którzy nie mają pojęcia, o kim mówię, postaram się pokrótce opowiedzieć, kim byli. Ed urodził się 7 września 1926 roku i zmarł w 2006 roku. Był samozwańczym demonologiem. Te wszystkie slogany typu jedyny na świecie świecki demonolog uznany przez Kościół możemy od razu włożyć między bajki. Wiedza, którą rzekomo posiadał, pochodziła z książek i z własnego doświadczenia. A jak wiemy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Lorraine Warren urodziła się w styczniu 1927 roku, a zmarła w 2019 roku. Słynęła ze swoich zdolności jasnowidzenia i wchodzenia w lekki trans mediumiczny. W 1952 roku założyli Towarzystwo Badań Parapsychologicznych w Nowej Anglii. Byli współautorami i autorami kilku książek. Twierdzili, że w ciągu całej swojej kariery przeprowadzili ponad 10 tysięcy paranormalnych spraw. Biorąc pod uwagę rozgłos towarzyszący sprawie, którą dziś omawiamy, można odnieść wrażenie, że badacze byli bardziej związani z rodziną Perron, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Tak naprawdę współpracowali z nimi przez około rok, z czego odwiedzili ich dom 5 razy i większość rozmów odbywała się telefonicznie. Z czasem ich bezinteresowna pomoc, bezinteresowna w cudzysłowie, przerodziła się w niemal natarczywość. To za ich namową zorganizowano seans, w wyniku którego ucierpiała Caroline, a Roger nie wytrzymał napięcia i uderzył Eda.
Znaliście ich tylko od tej dobrej strony, gdzie przedstawia się Warrenów jako niemalże superbohaterów, zjawiających się w potrzebie i ratujących dzień? No cóż, pozwólcie, że wspólnie zrewidujemy fakty. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części opowieści, podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią rodzina. W październiku 1973 roku para po raz pierwszy zawitała do domu państwa Peron. O nawiedzonym domu usłyszeli od jednego ze słuchaczy na seminarium, które zorganizowali w okolicy. Cytuję. Ed i Lorraine Warren byli idealnym przykładem światła, przeplatającego się z mrokiem. Obydwoje są ciepło wspominani przez naszą rodzinę. Bardzo nam współczuli i okazywali troskę. Chcieli zrobić wszystko, co w ich mocy, by pomóc. Nie było ich winą ani zamiarem pogorszenie spraw w domu i zasianie zamętu. Zjawili się w dzień przed Halloween około 5 po południu. Zostali przyjęci ciepło, choć Roger, usłyszawszy o ich przyjeździe, specjalnie wybrał się w trasę, aby uniknąć spotkania. Nie chciał mieć nic wspólnego z tymi samozwańczymi łowcami duchów. W jego oczach byli oszustami. Cytuję. Rozgościwszy się w salonie, Warrenowie czerpali przyjemność zarówno z ciepła kominka, jak i pani domu. Gdyby Caroline wiedziała, jak bardzo są sławni, zapewne odczuwałaby większe skrępowanie. I choć tego wieczoru miała się dużo nauczyć od Warrenów, wiedza, którą im przekazała, także poszerzyła horyzonty pary w średnim wieku. Caroline czuła, że może im zaufać, więc opowiadała swobodnie o dotychczasowych doświadczeniach rodziny. Zanim jednak do tego doszło, Lorraine zapytała, czy mogłaby przejść się po domu. Jej zdolności umożliwiły jej dostrzeżenie tego, co zakryte. Dotknęła gzymsu kominka, przymknęła oczy i powiedziała: wyczuwam w domu złą i wrogą obecność. Jej imię Bathsheba. Czy Warrenowie mogli wcześniej zrobić rozpoznanie i odegrać teatrzyk? No pewnie, czemu nie? Ale do tej informacji nie byłoby tak łatwo dotrzeć, to raz, a dwa, powiedziała na głos to, o czym Caroline myślała od kilku miesięcy. Ale słuchajcie, co stało się potem. Lorraine podeszła do drzwi pralni, drzwi, które notorycznie się otwierały, i powiedziała: doszło tam do aktu przemocy, w wyniku której ucierpiała młoda kobieta. Kilka miesięcy wcześniej najmłodsza z córek, April, wyznała Caroline, że zdarzyło się tam coś strasznego. Przychodząc do sypialni Rogera i Caroline, stanęła w progu jak wryta. Drżąc na całym ciele, zaczęła się modlić, po czym dodała: to siedlisko zła, ten pokój powinniście zamknąć. To właśnie ponoć w tym pomieszczeniu Bathsheba zamordowała niemowlaka. Lorraine po wysłuchaniu historii podzieliła się z panią domu przemyśleniami dotyczącymi inwazji much. Cytuję. Taką anomalię często obserwujemy w nawiedzonych domach. Są wysłannikami złego, zapowiedzią, omenem. Jest wręcz niemożliwe, aby pozbyć się tych latających nieprzyjaciół, bowiem nie można zabić tego, co już nie żyje. I znów na myśl przychodzi rodzina Ammons i Dendich z Hinsdale. Para odjechała z obietnicą rychłego powrotu. Roger, wróciwszy do domu, wyraził swoje niezadowolenie z powodu wizyty Warrenów. Po półgodzinnej kłótni małżeństwo doszło do porozumienia w sprawie ponownej wizyty. To ich córki, o dziwo, było najtrudniej przekonać. Nauczone doświadczeniem, że mówienie o tych sprawach przynosi tylko krzywe spojrzenia i szydercze komentarze. Nie chciały zwierzać się obcym ludziom. Co więcej, bały się, że mówienie o zjawiskach może tylko pogorszyć sprawę. Cytuję. Uważam, że można o tym porozmawiać. Ale dom od jakiegoś czasu był wyjątkowo spokojny, argumentowała Andrea.
Może nie warto tego zmieniać. Słuchają nas teraz. To jak obgadywanie kogoś za plecami, ale w twarz. To niegrzeczne. Kiedy rodzina podzieliła się tą obawą z Warrenami, Ed odpowiedział: jest możliwe, że sama nasza obecność w domu wzmocni tylko aktywność. Jak bardzo? Trudno powiedzieć. Wizyta medium często przenosi ze sobą reakcje, zwłaszcza tych bardziej aktywnych bytów. Nie podoba im się to najście, ale czerpią energię z zamętu, jaki tworzą. Zeznania dziewczynek nagrano na taśmę magnetofonową podczas kilku kolejnych wizyt. Większość materiału była jednak do niczego. Ich głosy zakłócały trzaski, dziwne dźwięki lub nie zarejestrowały się wcale. Nie będę przytaczać ich zeznań, bo już opowiedziałam wam o części wydarzeń i nie chcę się powtarzać. Powiem tylko, że badacze osłupieli z wrażenia i potrzebowali kilku dni, aby poukładać tę wiedzę w głowie. Lorraine po raz wtóry otworzyła się na zaświaty i dokonała obchodu domu. A oto co miała do powiedzenia po jego zakończeniu. To, co robię, jest pewną formą autohipnozy. Otwieram swój umysł na wszechświat, by móc w pełni wczuć się w energię dusz. Otwieram mój umysł na Boga i proszę o Jego pomoc, obecność i interwencję. Jestem w stanie wczuć się w wibracje energii dookoła mnie, ale nigdy, przenigdy nie doświadczyłam takiej jej ilości w jednym domu. Tak wiele jest tutaj dusz. Większość z nich utknęło na ziemi i nie jest w stanie przejść dalej. Ale też zło czai się w zakamarkach tego domu i wszyscy jesteście wobec niego bezbronni. Lorraine zaproponowała seans spirytystyczny. Na samą myśl o nim i prowokacji energii, która zamieszkiwała dom, Caroline oblewała się zimnym potem. Podświadomie czuła, że jest to bardzo zły pomysł, ale Warrenowie zapewniali, że wręcz przeciwnie. Twierdzili, że podczas seansu Lorraine, jako medium, będzie w stanie odkryć prawdziwą naturę zjawisk paranormalnych, a w konsekwencji powstanie plan, jak się ich pozbyć. Wszelkie zapewnienia, że nie jest to konieczne i próby tłumaczenia, że część duchów jest przyjaźnie nastawiona do domowników, spotykały się z niedowierzaniem i powtarzaniem tej samej mantry. Chcą, żebyście tak myśleli, to drugie stadium prowadzące do opętania. Jesteście w niebezpieczeństwie. Jeśli mogę dorzucić swoje 3 grosze w tym miejscu i podzielić się opinią, o którą absolutnie nikt nie prosił, to uważam, że zachowanie i poglądy Warrenów były niejednokrotnie sprzeczne. Ale już wyjaśniam, o co mi chodzi. Kiedy dowiedzieli się, że jedna z dziewczynek posiadała tabliczkę Ouija, zareagowali bardzo ostro. Kazali natychmiast się jej pozbyć, tłumacząc, że nie jest to gra, ale środek komunikacji ze światami. Poniekąd się z tym zgadzam. Nawoływali też do ignorowania zjawisk, aby nie dokarmiać dusz energią. I nagle, ni z tego, ni z owego, rzucają pomysł, aby zorganizować seans, czyli otworzyć na oścież drzwi, które poprzednio nakazywali za wszelką cenę pozostawić zamknięte. Rozumiem, że byli bardziej doświadczeni w sprawach natury paranormalnej od przeciętnego śmiertelnika, ale czy aż tak? Skoro chwilę wcześniej Lorraine twierdziła, że energia panująca w domu jest bardzo potężna i nigdy się z taką nie spotkała, więc jak to jest, że chcieli podjąć się igrania z ogniem, nie będąc pewnym, czy są w stanie ochronić uczestników i samych siebie przed oparzeniem? Trochę mi to wszystko pachnie hipokryzją, ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Co więcej, chcieli przyprowadzić ze sobą całą zgraję ludzi, których rodzina Perron nie widziała wcześniej na oczy. Kilku ekspertów, medium, księdza i ekipę techniczną, aby całość uwiecznić na kasecie. Caroline na samym początku ich współpracy wyraźnie zaznaczyła, że nie życzy sobie, aby Warrenowie dzielili się ich historią z kimkolwiek. Życzenie to nie zostało uszanowane.
Lorraine ponoć zabrała ze sobą szczegółowe notatki dotyczące historii farmy i paranormalnych wydarzeń w domu i nigdy ich nie zwróciła. Niechęć do starszej pary pogłębiała się z dnia na dzień. Wiedzieli, że pani domu nie jest gotowa na konfrontację z tamtą stroną, a mimo tego nalegali. Cytuję. Caroline nie była tchórzem. Jej strach i niepewność zostały skonfrontowane z bezczelnością, zbytnią pewnością siebie i zarozumiałością pary, która czuła się na tyle pewnie, że ogłosiła zwycięstwo, zanim rozpoczęła się wojna. Jak się okazało, Warrenowie na swoich objazdowych seminariach paranormalnych opowiadali na prawo i lewo o rodzinie Peronów. Pokazywali zdjęcia, dzielili się nagraniami, choć Caroline wyraźnie prosiła, aby całą sprawę trzymać w tajemnicy. Choćby ze względu na dziewczynki, które były prześladowane przez miejscowe dzieciaki. Naśmiewały się one z tego, że mieszkają w nawiedzonym domu. Zignorowali jej prośbę, lekko mówiąc. Na wynik tego bezdusznego zachowania nie trzeba było długo czekać. Masa ciekawskich podjeżdżała pod dom Peronów, chcąc obejrzeć jego wnętrze i nawiązać kontakt. Czujny słuchacz z łatwością zauważy, że portret Warrenów jako niemalże świętych przybywających z odsieczą jest daleki od prawdy. Może i prawdą jest, że nie brali wynagrodzenia od poszkodowanych rodzin. Mówię tutaj nie tylko o Peronach, ale także o innych ich sprawach, które podjęli, ale jest jasne jak słońce, że korzystali na tym w bardziej zawoalowany sposób. Chociażby biorąc pieniądze za wywiady w telewizji, audycje radiowe, czy też sławne seminaria objazdowe. Dzięki nich zyskali rozgłos, a co za tym idzie, więcej wystąpień, więcej spraw. I tak interes się kręcił. Nie twierdzę, że to, co robili, było do szpiku złe. Ale też nie możemy ignorować tego aspektu ich pracy i wynosić ich na wyżynę całkowitego altruizmu. Oni też mieli w tym interes, a tam, gdzie jest popyt, jest i podaż. I nie zawsze grali fair, mając na względzie dobro rodziny, czego doskonałym przykładem jest dzisiejsza historia. Rodzina Peron miesiącami musiała zmagać się z ciekawskimi, którzy żerowali na ich nieszczęściu. I choć latami udało się im utrzymać tę swoistą blokadę informacyjną i ograniczyć plotki do minimum, runęła ona z łoskotem, kiedy tylko Warrenowie weszli do ich życia. Caroline Peron wyraziła swoje oburzenie w tej sprawie, a badacze zapewnili solennie, że było to zwykłe niedopatrzenie i od teraz nie będą mówić o ich przypadku. Po czym miesiąc później złamali obietnicę. Przez lata historia rodziny Peron była ich popisowym numerem. Lorraine dzwoniła przynajmniej 2 razy w tygodniu. Wypytując o stan Caroline, który jak pamiętacie pozostawiał wiele do życzenia. Kobieta z każdym dniem oddalała się coraz bardziej. Chudła i miała problemy ze snem. Często mdlała. Medium ponawiało prośbę o przeprowadzenie seansu, wierząc święcie, że pomoże on oczyścić Caroline z tej demonicznej i opresyjnej energii. Ta wciąż odmawiała, wierząc, że Roger nigdy się na to nie zgodzi. Warrenowie nie przyjęli odmowy, wielokrotnej odmowy, i postanowili postawić państwa Peron przed faktem dokonanym. Pod pretekstem zwykłej wizyty przyjechali do Harrisville, ale zebrali ze sobą lekarza, medium, księdza i ekipę filmową. Oszczędzę wam opisu dantejskiej sceny, jaka rozegrała się, gdy prawda wyszła na jaw. Stwierdzenie, że Roger, nie był zadowolony, byłoby niedopowiedzeniem. I znów zadziałał urok i umiejętność przekonywania Lorraine, bo wpuścił tę zgraję do domu. Jak twierdzi Caroline, od momentu, kiedy przekroczyli próg, nie pamięta niczego, co wydarzyło się tej nocy. Może to i dobrze. Wpadła w stan bliski katatonii. Wpatrywała się w pustkę, a łzy strumieniami ciekły jej po policzkach. Roger wciąż protestował, twierdząc, że jego żona jest za słaba na to wszystko. Lorraine ponoć odpowiedziała:
Musimy to zrobić, bo w przeciwnym wypadku nigdy nie odzyska siły. Spójrz na nią. Nie widzisz, co się dzieje? Nie widzisz, co się dzieje z twoją żoną? No spójrz na nią, Roger. Nie ma z nią kontaktu. Chcesz odmówić jej pomocy, kiedy tak desperacko jej potrzebuje? Roger koniec końców zgodził się na seans. Ale nim rozpoczął się na dobre, zdążył już z 5 razy odejść od stołu, wykrzykując, jak niedorzeczny jest to pomysł. Mary, medium, które miało poprowadzić seans, rozstawiła świece na stole w jadalni i zapaliła je ręcznie wykonanymi zapałkami. W pomieszczeniu rozszedł się zapach siarki. No cóż, całkiem niezły początek. Poprosiła, aby wszyscy obecni złapali się za ręce. Z tym Roger też miał problem. Kamerzyści pilnie rejestrowali obraz i dźwięk. Mary poprosiła, aby członkowie kręgu zamknęli oczy i rozpoczęła modlitwę, prosząc o boską ochronę i pomoc. Niemal natychmiast, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, stół zaczął wibrować i stukać nogami o parkiet, po czym podniósł się z ziemi i lewitował 15 centymetrów nad podłogą. Zerwał się wiatr w zamkniętym szczelnie pomieszczeniu. Zgasił wszystkie świece. Głowa Caroline opadła na pierś. Z jej ust wydobywała się seria dźwięków i słów, których znaczenia nikt nie był w stanie odgadnąć. Mary zapytała, kto do nas dołączył? Caroline wypluwała słowo za słowem, ale nie był to ani jej głos, ani język angielski. Jej ciało drżało i wiło się. Wbiła paznokcie w wewnętrzną stronę dłoni, a z jej ust wypływała istna kakofonia dźwięków. Sapanie, wycie, syczenie i krzyk jakby bólu. Energia czarniejsza od czerni emanowała z ciała Caroline. Była ona widoczna dla wszystkich zebranych. Jak gdyby nagle kobietę pokrył czarny dym. Jej głowa poruszała się z taką siłą, jakby zaraz miała odpaść. Dźwięki stawały się coraz głośniejsze. W niedługim czasie stały się one wręcz nie do zniesienia. Mary wciąż miała zamknięte oczy. Mamrotała coś pod nosem, jak gdyby ciche modlitwę. Roger wyrwał dłonie z uścisku sąsiadów i krzyknął – przerwijcie to natychmiast! Cytuję. Ed wstał błyskawicznie, złapał Rogera za ramię, chcąc powstrzymać go przed zakłóceniem obrzędu. Wycie, warczenie, krzyki bólu eksplodowały z piersi Caroline. Obrzydliwe, groteskowe, zło w najczystszej postaci. Głośniejsze niż można było sobie wyobrazić. Wypełniły one powietrze i wstrząsnęły domem w posadach. Uczestnicy seansu trzęśli się ze strachu niczym w febrze. Krzesło, na którym siedziała Caroline, podniosło się z podłogi i przeleciało przez salon do drugiego pomieszczenia. Szybciej niż ludzkie oko było w stanie zarejestrować. Uderzyła w podłogę z taką siłą, że wszyscy zebrani usłyszeli, jak zaparło jej dech w piersiach. Ktoś krzyknął, Roger pobiegł w stronę żony, Mary upadła na podłogę, uderzając głową o stół. Ed próbował odciągnąć Rogera od Caroline. Ten odwrócił się i uderzył go pięścią w twarz. Upadł na podłogę. Rozpętało się pandemonium. Okiennice otwierały się i zamykały z hukiem. Skoble wysuwały się z zamków i wracały na swoje miejsce. Ludzie krzyczeli i płakali. Ruszając zgodnie w kierunku nieprzytomnej kobiety leżącej bez życia na podłodze. Ktoś włączył światło. Lorraine pobiegła do męża. Roger podniósł z ziemi Caroline i położył ją na kanapie. Nagle potworny łomot emanujący z piwnicy przetoczył się po domu. Stukot i trzeszczenie. Dźwięk rozłupującego się drewna. Brzęk tłuczonego szkła. Jak gdyby konstrukcja była demolowana od środka. Roger ignorował dźwięki, pochylając się nad żoną. Krzyczał, aby do niego wróciła, potrząsając za ramiona i klepiąc po twarzy. Ed krwawił z nosa, Lorraine wytarła ją chusteczką. Mary odzyskała przytomność. Jej twarz wyglądała, jakby postarzała się o 1000 lat w ciągu tych 20 minut.
Kiedy Caroline odzyskała przytomność, Roger odwrócił się do zgromadzonych i kazał im się wynosić, delikatnie mówiąc. Kiedy dom opustoszał, swój gniew zwrócił w stronę Caroline. Znacie to powiedzenie, że nie kopie się leżącego? Roger najwyraźniej się do niego nie zastosował. Krzyczał i obwiniał ją za zajście. Przelewając całą tę gorycz i frustrację, chciał zataić fakt, że się bał. Nie chciał trwać samotnie w porażce, jaką było całe to przedsięwzięcie. Czuł się zmanipulowany i zażenowany całą sytuacją. Przecież ostrzegał ją przed tymi ludźmi i oczywiście go nie posłuchała. Była samolubna i miała urojenia. Po półgodzinnej tyradzie Caroline podniosła się do pozycji siedzącej i zapytała, co się stało. Nie pamiętała niczego od momentu wpuszczenia Warrenów do domu. Wzajemne relacje małżeńskie od nocy seansu tylko się pogorszyły. Roger zdał sobie sprawę, że boi się własnej żony. Wiedział, że coś przejęło jej ciało na kilka minut i nie był w stanie nic na to poradzić. A jeśli zdarzyło się to raz, może zdarzyć się ponownie. Czuł się nieswojo we własnym domu. Nie miał nad niczym kontroli. Zdany na łaskę sił, których nie był w stanie objąć rozumem. Został zmuszony do przyznania, że się mylił. Od samego początku przyznać, że byty demoniczne naprawdę istnieją. Caroline z kolei z pozoru zdawała się coraz bardziej wycofywać. Prawda jednak była taka, że zbierała siłę na walkę z niewidzialną istotą, która w tak brutalny sposób przejęła jej ciało. Po seansie tygodniami ledwo chodziła. Była obolała i całkowicie wyzuta z energii. Wiedziała jednak, że tym razem się nie podda i nigdy więcej nie pozwoli się wykorzystać. Andrea Perron wyznała: nie wiem, czy demony istnieją. Warrenowie by wam powiedzieli, że tak. Nigdy nie widziałam demona, nie wiem, jak wygląda, ale wiem, że zło w najczystszej postaci istnieje. W noc seansu to, co przejęło świadomość mojej matki i prawie ją zabiło, było na tyle potężne, że z łatwością mogło pozbawić ją życia, ale tego nie zrobiło. Wierzę, że chciało, aby jego moc i obecność była zauważona przez Warrenów. Przez następne 2 miesiące Warrenowie wydzwaniali do Caroline, wypytując o jej samopoczucie i to, jak się sprawy mają w domu. Zaufanie, jakimi obdarzyła starszą parę, do tej pory przeminęło z wiatrem. Seans, który odbył się za ich przewodnictwem i namową, przyniósł rodzinie tylko cierpienie. Już pomińmy milczeniem fakt, że zjawiska tylko się wzmożyły, jak gdyby pozostawiono niedomknięte drzwi. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Warrenowie przez ich upór i porywanie się z motyką na słońce tylko pogorszyli sprawę. Kiedy liczne telefony nie poskutkowały, odwiedzili dom na farmie osobiście. Caroline nie wpuściła ich do domu. Stojąc na ganku, przekonywali o konieczności dalszej współpracy, ale pani domu tym razem pozostała nieugięta. Stanowczo odmówiła. Choć rodzina Perron przyznaje zgodnie, że badacze mieli na względzie ich dobro i chcieli pomóc, byli zbyt nachalni i uznawali tylko swój punkt widzenia. Całkowicie odrzucając scenariusz, gdzie zmarli w spokoju koegzystują z żywymi. Wszelkie próby przetłumaczenia, że większość dusz była nieszkodliwa, uznali za sztuczki diabła, mające zmanipulować, uśpić czujność i posiąść śmiertelników. Takie zbawianie na siłę. Chciałabym powiedzieć, że od tej pory rodzina Perron zaznała spokoju. Nie byłoby to prawdą. Paranormalne manifestacje zdarzały się z taką samą częstotliwością, co poprzednio. Z tą różnicą, że opresyjna obecność staruchy, czy też jeśli wierzyć świadectwu Lorraine Warren, Bathsheba, zdawała się opuścić dom na dobre. W każdym razie nie nękała już pani domu. Niestety, nie jest możliwe przytoczenie wszystkich paranormalnych zdarzeń z życia rodziny. Mieszkali oni na farmie 10 lat.
Przez ten okres wydarzyła się cała masa rzeczy, o których nawet nie wspomniałam z uwagi na i tak już długi materiał. Jeśli chcecie zapoznać się ze szczegółową historią rodziny Perron, odsyłam Was do książki pod tytułem House of Darkness, House of Light, autorstwa Andrei Perron. Rodzina wyprowadziła się z domu wiosną 1980 roku. Caroline zdecydowała się na to kilka miesięcy po zdradzie Rogera. Cytuję. Caroline już nigdy nie wróciła na farmę. Miejsca, które tak bardzo niegdyś kochała. Miejsca, które nazywała swoim domem. Skradło ono jej młodość i entuzjazm. Zastąpiło wspomnieniami, od których nie było ucieczki. I emocjami, których nigdy nie chciała ponownie doświadczyć. Chciała rozwodu, nie tylko z mężem, ale też z życiem, które wiodła do tej pory. Rodzina Perron opuściła dom na farmie w Harrisville, ale to nie znaczy, że paranormalne manifestacje ustały. Do dnia dzisiejszego jest jednym z najchętniej i najczęściej odwiedzanym miejscem przez badaczy paranormalnych. Możemy z łatwością znaleźć w internecie niezliczone zeznania świadków potwierdzających teorię, jakoby dom był nawiedzony. Andrea Perron wielokrotnie powracała do domu na farmie, gdyż jak twierdzi, tylko tam czuje, że jest naprawdę u siebie. W wywiadzie z 2020 roku przyznała, że pracuje nad serią pełnometrażowych filmów, które w sposób rzetelny przedstawiłyby historię rodziny. Twierdzi też, że film Obecność z 2013 roku w reżyserii Jamesa Wana nie mógłby bardziej mijać się z prawdą, a wręcz stawiał rodzinę w niekorzystnym świetle. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Jeśli dotarliście ze mną do końca, to dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie o historii rodziny Perron. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Jeśli podoba Wam się tematyka kanału i chcielibyście wesprzeć to, co robię, zajrzyjcie do opisu. Znajdziecie tam link, gdzie można to zrobić bez żadnych zobowiązań. Z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału i zapoznania się z innymi moimi filmami. Będę wdzięczna za łapki w górę, jeśli spodobał Wam się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.